generalnie demokracja bezpośrednia jest odpowiedzią na kryzys demokracji na Zachodzie i spadające zaufanie polityków wiele państw tej zachodnich demokracji. Ja, jeśli mogę tak powiedzieć od siebie, to myślę, że takim pierwszym, który mi przychodzi na myśl, to jest na przykład Francja, prawda, i te różne dramatyczne wydarzenia, które tam dzisiaj obserwujemy. Oddaję tym samym już państwu głos. Proszę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kryzys demokracji, ja obserwuję to od strony i praktycznej, tak jako obywatelka, jako mieszkanka tutaj Opola, i od strony takiej teoretyczno-naukowej, tak? No bo jednak jest wiele właśnie opracowań, dużo bardzo badaczy zajmuje się tą tematyką, w ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie, więc tych opracowań jest bardzo dużo. Jeżeli Państwo wpiszecie w wyszukiwarkę, wiele książek Państwu wyskoczy cenionych i konstytucjonalistów, i politologów, prawników, tak? Więc jakby z każdej dziedziny naukowej, interdyscyplinarnie wiele osób o tym pisze, co oznacza, że problem jest, tak? Nie możemy powiedzieć, że tego problemu nie ma. Czy demokracja bezpośrednia jest odpowiedzią na kryzys tej władzy? Myślę, że jak najbardziej tak. Bo tak już pan profesor wspomniał, tak? Jednak w Polsce mamy no niezbyt dobre doświadczenia z ostatnich wielu lat. I w momencie, kiedy rozpoczął się proces edukacji społeczeństwa, tak? Kiedy zaczęliśmy wprowadzać narzędzia, tak naprawdę część z tych ustaw, najpierw mieliśmy konstytucję 1997 roku, tak? Następnie ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, to jest dopiero 2 lata później, tak? Więc co się stało przez te 2 lata? Nie było w ogóle możliwości skorzystania z tego narzędzia, tak? Mamy ustawę o referendum ogólnokrajowym, bodajże już rok 2003, z tego co pamiętam, o referendum lokalnym, więc jakby te wszystkie przepisy funkcjonują 20-25 lat niektóre nawet, tak? A mimo wszystko dalej nie działają, jest wiele błędów. Natomiast to nie jest też tak, że obywatele pozostają bierni, co też jakby dowodzi państwu obecności dzisiaj tutaj, tak? Jednak są osoby zainteresowane. No tak myślę, tak myślę. W związku z czym nie jest państwo ani nam tutaj to wszystko, co się dzieje, obojętne, tak? Więc skoro my nie pozostajemy bierni, chcemy coś zrobić, chcemy coś zmienić, nie jesteśmy sami, tak? To jest tylko jedno miasto dzisiaj. Pan profesor jeździ po całej Polsce, więc myślę, że tak, odpowiedź jest tutaj twierdząca. Jest to demokracja bezpośrednia odpowiedzią właśnie na ten kryzys władzy, bo co pojawiają się wybory, jakie jest pytanie? Kurczę, nie mam na kogo głosować, tak? Albo nie głosuję na tego, na kogo chcę, tylko przeciwko. A to nie chodzi o to, żeby głosować przeciwko, tak? Tylko żeby móc, jeżeli nie odpowiada mi dana partia polityczna, samemu spróbować coś zmienić. Dla państwa dzieci, dla państwa wnuków, tak? Przecież tematyka jest bardzo szeroka. Więc moim zdaniem tak, jest to odpowiedź na kryzys demokracji w Polsce. Ja miałem na kogo głosować, Polska jest jedna. Przeczytałem o elemencie demokracji bezpośredniej, więc zagłosowałem. W sumie cała reszta jest nieważna, tak naprawdę. Ja pozwalam całość, a nie elementy. No, to tak nigdy, że w Kauflandzie wszystko jest tanie, jest trochę tu, trochę tu. A ja mam, czy to już można pytania? Tak, bardzo Państwa serdecznie. Ja mam pytanie, czy pan profesor ma pomysł, jak tą demokrację w takim kraju, w którym my przyzwyczailiśmy się zawsze do władzy, tą demokrację wprowadzić? Ja rozumiem, że pan profesor jeździ i nas na przykład tutaj uświadamia. Myślę, że ta świadomość jest, ale... Bo to wszystko się osadza moim zdaniem na świadomości ludzi. Tak. Bo, panie profesorze, bo my dzisiaj możemy przegłosować, że jest przeciwko aborcji, prawda? Ale jutro zrobią co innego. Pojutrze Pfizer przyjedzie, zrobi jeszcze coś innego, nie? To ludzie muszą cały czas stać na straży, to ludzie muszą być świadomi. I jak to mi się wydaje, że tutaj problem jest taki, że edukacja, tylko kto rządzi edukacją? Ten to ma władzę. Trochę takie jest kółko zamknięte, nie? Bo jak gdzieś ludzie pojechali do Stanów, teraz już nie, ale na początku, no to oni sami, czy tam do Szwajcarii uciekli ci górale, no to nikt im tam nie mówił, jak ma być. Tak jak ustalili i poszło. A u nas poszło tak. I kurczę, jakoś za mało tych ludzi, co... To jest...
Wie pan, co to jest? Bo z tym się też wiąże odwaga, tak. Prawda? Bo żeby obronić wolność, potrzebna jest odwaga. Bez odwagi to... Oczywiście, ja zrozumiałem pytanie. To jest pytanie, które jest mi zawsze na każdym spotkaniu zadawane i którego ja się najbardziej boję. Mi się wydaje, ono jest oczywiste. Jak to zrobić? Jak to zrobić? To jest właśnie pytanie. Ja odpowiadam w ten sposób i też panu tak odpowiem, że każdy robi, co może. Ja edukuję, staram się jak mogę. Nasz Instytut Demokracji Bezpośredniej, to jest fenomen, że on w ogóle powstał. Myśmy napisali i opublikowali taką broszurę Demokracja Bezpośrednia. Podstawowe informacje, to jest dostępne na razie niestety tylko online. To wejdzie do szkół, miejmy nadzieję, w zależności od nowego rządu. To została już ta broszura rozpropagowana po wszystkich kuratoriach w Polsce, a więc docieramy już do młodych ludzi. To już jest coś. To po prostu coś się dzieje, mówiąc kolokwialnie. To jest bardzo żmudny proces. Niemniej jednak, ja 5 lat temu dokładnie tutaj z obecnym panem Holenderkiem rozpocząłem tą edukację w Polsce. Początkowo ludzie nam mówili, że my przeskakujemy epokę. Inni nam mówili, że nam zarezerwują miejsce w szpitalu psychiatrycznym. A w tej chwili my tutaj już możemy mówić na ten temat. To idzie powoli, ale to idzie. Ludzie są coraz bardziej uświadomieni, a polska tak zwana władza pomaga temu. Pomaga w jaki sposób? Robiąc jeden błąd za drugim. Im bardziej oni się rozpędzą, no to tym bardziej... A poza tym... Ludzie to widzą, prawda? Tak. A poza tym, i tutaj ja już też nawiązuję do tego, o co pan pytał, kryzys. Kryzys nam pomaga. I tutaj chodzi nie tylko o ten polski kryzys, ale również o ten kryzys we wszystkich państwach, gdzie panuje ta demokracja parlamentarna, którą chętnie nazywam demokracją parlamentarną, elitarną. To dotyczy państw również Europy Zachodniej i nie tylko. I tutaj musimy sobie wziąć pod uwagę fakt tego, o czym się zapomina czasem, niestety, procesu globalizacji. Ponieważ demokracja, jak już mówiłem, wynalazkiem XX wieku. Natomiast równolegle, lata 70., 80., 90. i tak dalej, to rozpoczął się proces globalizacji. Proces globalizacji miał ponoć sprzyjać procesowi rozwoju demokracji, miał eksportować demokrację na świat, a stało się na odwrót. Zupełnie na odwrót. Globalizacja blokuje rozwój demokracji i nie może być inaczej. Dlaczego? Dlatego, że poprzez globalizację rozwinęły się wielkie molochy, korporacje, prywatny biznes, lobbying i tak dalej, które skutecznie wpływają na politykę. Czyli w tym momencie obserwujemy w tym procesie to zjawisko, że ekonomia i ekonomiczne powiązania stają ponad polityką i dezawuują demokratyczne struktury, demokratyczne organy państwowe. Przecież ustawy można kupić, nie? W niektórych krajach, z tym nie ma problemu. I tutaj widzimy ten wpływ ekonomii nad polityką, nad systemami, które się nazywają demokratyczne, a demokratycznymi de facto nie są. I tutaj w tym momencie ludzie się budzą. Przykład Polski, powstają różne organizacje, ruchy obywatelskie i tak dalej, ludzie coś próbują robić i w tym momencie ta demokracja bezpośrednia wchodzi w tą lukę. I ona się w tym momencie staje coraz bardziej popularna. Te ruchy obywatelskie, one są jeszcze skromne, słabe. Pan sam mówił, że ruch Piecha, tam pan głosował, on nie uzyskali nawet 2%. Mi się demokracja spodobała, bo reszta już znam od 30 lat. Ale tutaj ten proces postępuje. Niemniej jednak te ruchy obywatelskie są ciągle jeszcze słabe i one popełniają ten sam błąd ciągle. Mianowicie, one próbują modernizować aktualny system, który nie da się zmodernizować. To jest po pierwsze. Po drugie, te ruchy obywatelskie, one zbyt szybko kreują liderów i, co jest może nawet takie trochę typowo polskie, bardzo szybko są skłócone. Bardzo szybko są i się zwalczają. I tutaj były próby jednoczenia, czy ruch obywatelski i tak dalej, ale to jest wszystko za mało. To jest wszystko piaskownica, gdzie te ruchy ciągle jeszcze się bawią.
A naprzeciwko tej Tatkownicy mamy, nie wiem, ruski czołg czy lokomotywę z bajki Turima. I tutaj jest ciągle przeciwnik ten problem. Potężny, no, który nie wyciąga naprzód. Niemniej jednak ta demokracja bezpośrednia, ona jest szansą na ten kryzys, tej demokracji parlamentarnej zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak również, że pani doktor mówiła w Polsce. No ja przyznam się szczerze państwu, że ja od 6 lat się zajmuję obywatelską inicjatywą ustawodawczą i również miałam spory problem z odbiorem, po co się tym zajmujesz, nikt tego nie chce, nikt nie napisał takiej pracy pod kątem merytorycznym. Nie mówię o pisaniu kilku projektów, tak, bo takie opracowania państwo znajdziecie. Był bardzo duży problem z pozyskaniem danych, tak? Bo to, co państwo widzicie na stronach sejmowych, to są inicjatywy, które tam dotarły, czyli zebrały 100 tysięcy podpisów, tak? Nie mówi się w ogóle i nie publikuje informacji na temat tego, ile tych inicjatyw w ogóle powstało i komitetów było i nawet do tego etapu nie dotarło, tak? Więc jakby wydaje mi się też, że władza troszeczkę się boi, tak? Oddać część dla społeczeństwa. Natomiast wydaje mi się też, że bardzo fajnie w Polsce działa trzeci sektor. Zobaczcie państwo na wszystkie organizacje pozarządowe, tak? Fundacje, stowarzyszenia. Więc być może na gruncie też właśnie tego typu już naszych dobrych doświadczeń w tak krótkim czasie może faktycznie ta edukacja, wiedza się zwiększy i przejdzie to właśnie w stronę demokracji bezpośredniej, czego też było do mnie powstanie w zasadzie państwa instytutu, co też bardzo mnie zaskoczyło, że to wszystko się udało. Tak, więc to nie jest tak, że przeskakujemy bardzo dużym krokiem, tak, z jednego miejsca na drugie. To jest kroczek po kroczku, stopniowo. Jak ja zaczęłam zajmować tym tematem, osoby, które ze mną rozmawiały, się dowiedziały, poszło to dalej, tak? I właśnie w ten sposób to działa, tak zwaną pocztą pantoflową, bo też pamiętajcie państwo, że no, internet nie dociera do wszystkich, tak, obywateli, jeszcze na dzień dzisiejszy. Więc od młodego pokolenia, zaczynając przez właśnie edukację w szkołach, przez osoby starsze, babcie, dziadków, prawda, naszych wujków, osób mieszkających za granicą, jeżeli będziemy nieustanni w tym, co robimy, to w perspektywie długoczasowej powinno się coś zmienić, tak? Natomiast nie możemy się zatrzymywać, tak? Bo jeżeli teraz się zatrzymamy, no to nic się nie zmieni, a nie o to nam chodzi, prawda? No, mamy proces blokowania informacji. To jest też bardzo istotne. Bo to, co tutaj było powiedziane o wyborach i o PJJ, to jest ewidentne blokowanie informacji na temat tej partii. W mediach ogólnego nurtu nie było, tylko docieranie. Poza tym mamy jeszcze drugi proces, jeżeli chociażby nawet głosowanie w budżecie obywatelskim. Informacja jest tylko w internecie, dociera do nich. Po prostu skupianie się tylko na przekazie poprzez media internetowe, no absolutnie jest niewystarczające, to jest za mało. To jest za mało, a w tej chwili jest taka tendencja, więc ten dostęp do tej informacji w jakiś sposób jest ograniczony. Jednak formy papierowe i takie tradycyjne są i dostępniejsze, i skuteczniejsze, moim zdaniem. Ja jestem starsze pokolenie, nie wiem co młodzi na ten temat, ale trzeba grzebać, jest taki zalew, więc pytanie jak wyjść. Więc informowanie, blokowanie informacji, a w tej chwili mamy tendencję do blokady informacji, do przepływu informacji. Rzeczywiście, poczta pantoflowa w tej chwili jest właściwie jedynym skutecznym sposobem. Tylko idzie jeszcze większa blokada w tej chwili przecież. No tak. To, co niedługo ma nastąpić w Unii Europejskiej, głosowanie, że żadne państwo nie będzie mogło sprzeciwić się, będzie brak weta i w ogóle federalizacja. Więc to my będziemy mogli sobie może zadecydować, czy auto może stać po prawej stronie ulicy, czy po lewej stronie ulicy. Bo do tego później to się sprowadzi. Na każdym kroku będziemy na coraz niższy poziom jakiejś dyskusji, czy w ogóle myślenia kierowania. Ja bym chciał przedstawić, przepraszam, dzień dobry Państwu, pan wieczór, o demokracji bezpośredniej, ale z praktyki. Przez kilka lat wychodziłem z inicjatywy o tym, czy Państwo wszyscy mówią na arenie, powiedzmy tutaj lokalnym, województwa polskiego, Opola, no i częściowo nawet na terenie Polski. Dokładnie chodziło mi o zmiany, może inaczej. Zderzenie obywatel kontra
radni, miejscy, prezydenci, służby państwowe i takie rzeczy. Dokładnie chodzi o to, że wprowadziłem się na pewną dzielnicę Opola i tam kwestia była bezpieczeństwa, zmiany ruchu, zmiany energetyki, zmiany kanalizacji i innych rzeczy. Jest to dosyć stara dzielnica, gdzie ludzie w ogóle przyzwyczaili się do tego, tego paździerza, że tak ujmę kolokwialnie, do tego styropianu, wokół którego się znajdowali, chociaż to było zagrożenie bezpośrednie dla nich. Ani służby, ani obywatele, ani nawet radni czy przedstawiciele radnego na daną dzielnicę w ogóle nie byli tym zainteresowani. Że ze względu na to, że jestem człowiekiem inicjatywy, że tak spojrzę, powiem o sobie, stwierdziłem, że tak żyć nie można, bo było też zagrożenie było bezpośrednie, które wpływało na ogół, oprócz tego, że mnie. Więc stwierdziłem, że z inicjatywy własnej wystąpię do władz o zmianę. No i teraz chcę Państwu przedstawić, jak to wygląda, o tym, o czym my tutaj mówimy, czyli o teorii tutaj, kwestii bezpośredniej demokracji, a praktyki, z którą się zdarzyłem. Na początek w ogóle nikt nie był tym zainteresowany, w ogóle tą rozmową, tym wszystkim, więc zawsze, że tak powiedzmy, ludzie mówią, że łbem ściany nie rozwalisz. I tak mniej więcej wygląda bezpośrednia demokracja w Polsce. Ale jestem człowiekiem, który zawsze uważa, że w każdej ścianie się znajdzie luźna cegła. I zawsze szukam tej luźnej cegły, żeby po prostu z której strony po prostu spojrzeć na coś nie perspektywą ściany, tylko z perspektywą obracania czegoś po prostu z perspektywy przestrzennego, spoglądania na różne rzeczy. To proszę nie rozmawiać, to przeszkadza. I proszę Państwa, kontaktowałem się z panem prezydentem Wiśniewskim, z jego zastępcami, z urzędami. I powiem Państwu, gdyby, nie będę tego się rozwijał, bo to dosyć długo by trwało, gdyby nie wsparcie ludzi, którzy są, powiedzmy, kontrolują państwo polskie, nic bym nie załatwił. Udało mi się to zmienić. Nie będę przytaczał z panem Wiśniewskim rozmów. Jest to człowiek bezczelny, powiem tak. Jest strasznie zgluśniały, jest bezczelny, miał z nim kontakt. Zresztą powiedziałem mu to prosto w twarz. Był totalnie nieprzygotowany na spotkanie, arogancki, spóźniał się. Zresztą, mówiąc szczerze, też była i ze strażą miejską, gdzie byłem, powiedzmy, zastraszany. Sprawdzali mi z mojej strony dzielnicy, gdzie wyjeżdżam na posesji, czy mam, czy zgadza się ten. Więc powiem Państwu, że demokracja bezpośrednia w Polsce to tak trochę rozmawiać, jakby reprezentacja Polski była na poziomie Argentyny w piłce nożnej. Mówiąc szczerze, mam znajomych, którzy dzisiaj chciałem zaciągnąć z Platformy Obywatelskiej, z PiS-u i którzy są w kołach. Nikt nie chciał tutaj przyjść. Nikt go w ogóle to nie interesowało. Tutaj co pan profesor mówił, że że po prostu takim trochę to psychiatrykiem zajeżdża i tak mówią szczerze, taki oddźwięk. Bardzo często ludźmi rozmawiałem, analizowałem to, co mówią, na kogo głosujesz. Kogo byś chciał. No z jednej strony mówią, że nie ma na kogo, ale trzeba wybrać mniejsze zło. No ja mówię, no to tak wybrać trochę między amputacją nogi albo ręki, tak? Bo no i tak jest to amputacja. I nic to nie zmieni de facto. Ludzie nie widzą tego, że spoglądając na to, sposób, że wybierając platformę i oni myślą, że PiS odejdzie, to coś cokolwiek to zmieni. Nic to nie zmieni. Kompletnie nie będzie żadnej zmiany dla obywatela, bo ci ludzie, no i tak to wszystko jest ustalane, odgórne, to ludzie wierzą to, co mówią media. Ja zawsze jak oglądam media, to TVN, Polsat i TVP i wybiorczo sobie z tego sam oglądam. Akurat moja partnerka pracowała w NIK-u przez 5 lat w różnych instytucjach państwowych i jak mi zaczęło otwierać oczy, jak to wszystko wygląda, te mechanizmy, jak to wszystko wygląda od prania, od kuchni, to ja się zacząłem przerażać. Mówię, że pierwszy objaw, jak to zacząłem zobaczyć od praktyki, chciałem się spakować i wyprowadzić się z tego kraju. Chociaż jako młody człowiek, uważałem jako w patriotycznej rodzinie wychowany, poszedłem do wojska, służyłem, pracowałem, moja rodzina też od wieku walczyła. I to, co pan profesor też powiedział, bardzo ważna, istotna rzecz, kwestia patriotyzmu. To jest podstawa, to jest fundament w ogóle rozmowy o demokracji.
ludzie, którzy, ja nie chcę nikogo obrażać, ale większość ludzi, którzy w SLDS, w Platformie Obywatelskiej, w jakieś od centra w lewą stronę, to przeważnie to są ludzie, którzy z domu wynieśli takie spojrzenie po prostu miałkie na ten, broń Boże, nie chcę nikogo ten, ale tak to w praktyce wygląda, bo rozmawiam z tymi ludźmi, mam znajomych, którzy w Platformie przynależą i takie rzeczy. Zresztą jak były wybory, bardzo fajnie była pokazana mapa wyborów, gdzie była napisowska strona i była strona tutaj bardziej od prawa w lewą stronę, to dokładnie jak zabory, z czasów zaborów to wyglądało, że prawa strona, czyli spoglądając na wschód, było to strony zaborów rosyjskich, tutaj jest strony niemieckiej. Więc bezpośredniość, nie ma szans. Mam takie wrażenie, też się zastanawiam, jak to wprowadzić w życie, żeby to miało w ogóle sens. Ja myślę, że bardzo ciężko to będzie. Paweł Kukiz teraz poprawił to z ministrem Czarkiem, że tam miał to, co pan mówił tutaj do szkół, to miał być. Pytałem się, akurat, że mam syna dorosłego, to już go nie dotyczy, ale co do podstawówki, nie istnieje coś takiego w szkole. No w ogóle, właśnie, bo ja też się pytałem w szkole, podobno miałabym do szkoły iść i nie ma tego. Nie ma tego. I ja myślę, że to nie wejdzie. Ja myślę, że to wszystkie ustawy. To wejdzie. No to gdzie są te? Pan co, myślę, że nie wejdzie, bo za chwilę wejdzie nowy minister, będzie wszystko zmienione i to nie wejdzie. Aha, to tak, to Kukiz się bardzo cieszył, że wejdą pewne kwestie. Jeżeli Kukiz tego nie zrobi w ciągu miesiąca, to nie. Pewne kwestie tej drukacji bezpośredniej, które mam wejść, będzie zmiana rządu, to wszystko zostanie cofnięte. Tutaj odwoływanie tutaj włodarzy, tam poniżej 100 to oprocentowanie było, no to nawet prawa strona zagłosowała przeciw razem odjąć obrzyści do pani. Proszę Państwa, pana zmiany chciałbym tutaj jeszcze kolejny temat do tej naszej dyskusji włączyć. Mianowicie zapytać się Państwa, jak bardzo jest tam dzisiaj potrzebna zmiana ordynacji wyborczej. Pytam o to również w kontekście tego, że tak naprawdę myśmy byli o krok od tej zmiany, bo chciałbym przypomnieć, że przecież była opcja polityczna, która już w zasadzie tam sprawę umówiła. Mam tutaj oczywiście na myśli Prawo i Sprawiedliwość i Pawła Kukiza. Przynajmniej w wyborach do Sejmu miał być wprowadzony system mieszany. W związku z tym jest pytanie następujące do Państwa. Czy nie obawiacie się, że właśnie w związku z tym wynikiem wyborczym ta wizja znów się oddala o kolejne lata? Oczywiście. Tak, oczywiście. Tak, ja myślę, że Pan Kukiz nie odpowie, ale ja jak najbardziej tak. Jak najbardziej. Teraz właściwie wszystko, albo prawie wszystko stanęło na głowie. Tymczasem ordynacja wyborcza jest bardzo istotna. To wszyscy o tym wiemy. I tutaj jest właściwie, jak ja dokonuję diagnozy tej polskiej choroby, która nazywa się polska semidemokracja, to ja zmianę ordynacji wyborczej stawiam na pierwszym miejscu. Ordynacja wyborcza w Polsce. Tutaj mamy kolejny problem z tym, że konstytucja nie idzie w parze z ustawą, która nazywa się kodeks wyborczy. To tylko dla przypomnienia. Znowu wychodzimy od artykułu 4 Konstytucji, który mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu. Następnie artykuł bodajże 32 mówi, że my wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Artykuł 60 mówi, że my wszyscy obywatele mają równe prawa dostępu do instytucji państwowych, do praw w instytucjach państwowych. I wreszcie artykuł 96 mówi, że wybory w Polsce są bezpośrednie, równe, proporcjonalne. Bezpośrednie, równe, proporcjonalne i tajne. Szanowni Państwo, te wybory w Polsce nie są ani powszechne jeszcze. Wybory w Polsce nie są ani powszechne, ani równe, ani proporcjonalne. Z tajnością jest różnie i to jest ten problem, dlatego że odebrane zostało nam bierne prawo wyborcze. My nie możemy jako indywidualni kandydaci, obywatele kandydować do Sejmu. To jest po prostu niemożliwe. Zabrania nam to ustawa, która stoi ponad konstytucją i ta ustawa właśnie nazywa się kodeksem
kodeksem wyborczym. I tutaj leży problem. Myśmy się znowu przyzwyczaili do tej sytuacji, ale niestety głosujemy na listy partyjne. Państwo to wiecie lepiej ode mnie, a nie na obywateli indywidualnej. Takiej możliwości po prostu nie ma. I w Senacie jest, ale kto rządzi w Polsce de facto, to nie jest Senat, tylko Sejm. Niższa Izba Parlamentu, Sejm. I jak ci posłowie są wybierani, tak również rządzą tym krajem. A więc tutaj ten poziom intelektualny, fachowy, moralny, ideowy jest stosunkowo niski. I to jest paradoks, bo my musimy czasem mówić o demokratyzacji Sejmu, który jest zdominowany przez wielkie partie polityczne. I tutaj właśnie jest problem, czyli jednym z podstawowych problemów polskiej demokracji czy semidemokracji jest ten organ decydujący w najważniejszych sprawach dla państwa. Kukiz zrobił szpagat polityczny i nawiązał pakt z Jarosławem Kaczyńskim, aby wprowadzić przynajmniej tą demokrację, tą ordynację wyborczą mieszaną. W aktualnej sytuacji, jaką znamy wszyscy, tutaj to raczej nie wejdzie w grę, dlatego krótko mówiąc, ja również to widzę bardzo sceptycznie. Ja się choć wyrwałem, ale była taka zapowiedź, że będą pytania, to jeszcze tak... Jak najbardziej można pewnie. Bo ja jestem pedagogiem, ale w stanie spoczynku, ale jeszcze głowa tak, nogi słabe, ale głowa jeszcze jakoś funkcjonuje. I obliczyłem, że lubię czasami poprawiać, no to pana profesora poprawię, że nie 3 tygodnie, tylko 13 dni temu, ale to jest tylko tak w żartach, że to referendum było, bo chodzi mi o termin. Dobra, zdaniem pana profesora, takie rozwiązanie, że referendum było wymuszone. No, przecież każdy musiał zadeklarować, że ja nie chcę brać udziału. Zamiast wziąć udział, to trzeba by zrobić było w innym terminie, ale wtedy by frekwencja była jeszcze gorsza i do tych 50 by na pewno bardzo brakowało. Tutaj państwo wspominaliście o tym instytucie i organizacjach pozarządowych. Zawsze no, trzeba też patrzeć, kto za tym stoi, kto daje pieniądze. Jeżeli trzeci sektor ma poparcie, to też zależy od tego, kto ma władzę. No, Gliński dawał tym, którym uważał za stosowne, prawda? I przykład też tak będą dawać, no, bo tak to ten, kto ma kasę, ten trochę ma wpływu na rzeczywistość. No ale lepiej, że daje na DB, niż daje by na jakieś tam... No z tego, co pan powiedział, to ja widzę, że są dwa pytania. Pierwsza sprawa to jest referendum, a druga sprawa to jest instytut. Tak. Mogę się do tego ustosunkować? No bo kto za tym stoi, bo ja pamiętam... No więc pierwsze pytanie to, że pan mówił o referendum. To jest tak, moje zdanie na temat tego referendum, jeśli mogę. Referendum, oczywiście, ja mówiłem na samym początku, jak powinno wyglądać referendum, że powinno być obiektywne, przefiltrowane i tak dalej. I trzy ważne punkty wymieniłem, mianowicie kto inicjuje referendum, to jest istotne, w tym wypadku to była partia rządząca. Druga sprawa to jest, jak są formułowane pytania. I trzecia sprawa, jak przebiega kampania przedreferendalna. Tutaj wszystkie te rzeczy w tym wypadku były problematyczne, powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście to nie jest tajemnicą, albo jest tajemnicą Policznena, że to referendum było propagandowe, ale było legalne jak najbardziej. To jest pierwsza sprawa. To, że PiS-owi to nie wyszło, to jest zupełnie co innego. PiS-owi strzelił w kolano w tym momencie tym referendum. To takie są fakty, bo chciał pociągnąć wyborców do urny. Niemniej jednak, co robi koalicja, czyli, przepraszam, tylko skończę. Co robi koalicja w tym momencie? Bo tutaj nie chodzi o to, kto ma rację i kto jest lepszy, absolutnie nie. Co robi koalicja? Koalicja nawołuje do bojkotu, wykorzystując próg procentowy. No ale takie ma prawo też. Oczywiście, takie ma prawo, ale nawołuje do bojkotu, czyli tutaj wychodzi teraz ten aspekt ideologiczny, a i w tym momencie po drodze
pytania, treści pytań przestają mieć znaczenie dla przynajmniej części społeczeństwa, czyli co robi koalicja, strzela Polakom obydwa kolana. Co robi ta część, która nie idzie do referendum, Polek i Polaków, nadstawia obydwa kolana do obstrzału. Bo pomijając manewry PiS, pomijając nawoływanie do bojkotu przez koalicję, mówię to, nieważne kto jest gorszy, kto jest lepszy, nieważne, dlaczego ludzie nie przeczytali tych pytań i nie zastanowili się nad tym, co jest rzeczowe, co jest ważne dla kraju w najbliższej przyszłości i nie zagłosowali. To jest moje zdanie. No, pytania były tendencyjne. No, oczywiście, że były tendencyjne, ale były. Myślę, że to przedstawia generalnie świadomość obywatelską Polaków i to jest sedno sprawy. I uważam, że Polacy są bardzo społeczeństwem, które daje się manewrować, ciągnąć za nos różnym przywódcom. I zawsze musi być jakiś pan z batem, który będzie wskazywał drogę, którą należy iść. I to jest... Nie ma pana z batem, to nie ma bata. Ale właśnie o tym mówię. Prawdy, ale ja jestem duszny panu odpowiedź na drugie pytanie. Instytut, co za tym stoi i tak dalej. To nie jest żadną tajemnicą, że Instytut powstał z inicjatywy Pawła Kukiza. Ten w osiądzie tam, ten Instytut, który zorganizował to spotkanie w tej chwili. Instytut Demokracji Bezpośredniej. Jakie losy Instytutu będą nie wiadomo, bo powstał zupełnie w innej sytuacji politycznej. Niemniej jednak... No ale dostał te 4 miliony jeszcze... No dostał te 4 miliony, czy te 4 miliony zostaną utrzymane, czy nie, tego nie wie nikt, tego naprawdę nie wie nikt w Polsce. To jest... tylko tutaj pan mówił o wykorzystywaniu. Kto kogo wykorzystuje? No to jest pojęcie względne, bo można powiedzieć, czy Instytut wykorzystał PiS i Morawieckiego, ponieważ dali pieniądze na ten instytut, dlatego, że my już zaszliśmy dość daleko. Jakie były intencje, to jest tam właściwie obojętne, ale myśmy już stworzyli broszurę, myśmy już zrobili coś w tym kierunku. To tutaj można dyskutować, kto kogo wykorzystuje, prawda? Ale do mainstreamu nie mam dostępu. Nie. Nie ma. I dlaczego? To jest zagadka. W końcu instytut, no jakim prawem telewizja publiczna... To można tylko gdybać, to można tylko gdybać, są różne... To za 4 miliony może trzeba by jakieś reklamy w TVP wziąć po prostu przed wiadomościami takie. No to nie puszczę. Ja jeszcze chciałem tylko a propos Liechtensteinu. Tylko to jedno, żeby pan profesor powiedział, jak to wygląda w Liechtenstein. Ja szukałem tak dokładnie, że jest król i jednocześnie jest demokracja bezpośrednia. Tam nic nie ma. W internecie nie ma. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. To jest tak, że... Naprawdę bardzo dobre pytanie. Ja szukałem. Demokracja bezpośrednia w tej najlepszej formie panuje właśnie w Szwajcarii i w księstwie Liechtenstein. I księstwo Liechtenstein to jest po prostu system polityczny w Liechtensteinie polega również na dwóch filarach, jak w Szwajcarii, to jest federalizm, to jest ważne, i demokracja bezpośrednia. Istnieją również takie instrumenty, narzędzia bezpośrednio demokratyczne, tam jak w Szwajcarii, a więc weto, inicjatywa obywatelska i referendum jak najbardziej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to forma państwa to jest księstwo, czyli po prostu księstwo to jest mała monarchia. Dlaczego ja powiedziałem, że to pytanie jest dobre? Dlatego, że istnieją w Polsce różne ruchy, łącznie jeszcze dawniej z Braun, którzy mówili, że, czy mówią nadal, że są monarchistami. Są monarchistami, dlatego nie akceptują demokracji bezpośredniej. Księstwo Liechtenstein jest najlepszym przykładem na to, że jedno nie wyklucza drugiego. To tak jakbyśmy mówili, że w Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii i tak dalej demokracja jest niemożliwa. Czujecie to państwo? Monarchia i demokracja to się nie wyklucza. Tak samo w księstwie Liechtenstein, ta mała monarchia czy księstwo nie wyklucza demokracji bezpośredniej. I tutaj całe historie monarchistów można tymi dwoma zdaniami obalić.
Proszę. Ja chciałem nawiązać do pytania tutaj pana, pierwszego pytającego, który mówił o edukacji. W moim przekonaniu edukacja to jest fundament wszystkiego po prostu. Edukacja naszego społeczeństwa. W moim przekonaniu umysły naszego społeczeństwa muszą być przeorane po prostu poprzez edukację, ale edukację od podstaw. I chciałem zapytać pana profesora, jak to wygląda, bo najlepiej posługiwać się doświadczeniem. Pan profesor ma doświadczenie szwajcarskie. Jak wygląda edukacja od podstaw w Szwajcarii? W kierunku tej demokracji. W kierunku demokracji bezpośrednio. Dziękuję za pytanie. Znaczy, pierwszy mały problem polega na tym, że jak dziecko się rodzi w Szwajcarii, rośnie, idzie do szkoły, to już wyrasta. Wyrasta w tej demokracji. W domu nawet. W domu. Oni nie znają innego systemu. Ja mam dwóch synów bliźniaków, mają po 22 lata. W tej chwili oni się urodzili w Szwajcarii. Dla nich ta polska semidemokracja to jest abstrakcja. Oni znają ten system od podszewki. To jest pierwsza odpowiedź na pana pytanie, a druga odpowiedź już w szkole podstawowej. To jest obowiązek, żeby się uczyć tej demokracji bezpośredniej, jak głosować na szczeblu lokalnym, jak to funkcjonuje i tak dalej. Ale to jest, my to przeżywamy na co dzień. Bo na przykład w domu się mówi, przykład, parę tygodni temu mieliśmy głosowanie na temat jakiegoś budowy jakiegoś osiedla w naszej gminie. Była wielka dyskusja, kampania przedreferendalna, jak i co. Myśmy byli przeciwko temu osiedlu, ktoś tam był jeszcze za osiedlem i tak dalej. Potem doszło do głosowania, bo tak funkcjonuje demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. I ostatecznie głosowanie się odbyło. Wynik głosowania był akurat dla mnie negatywny. Ja przegrałem, ale no takie są zasady gry i dzieci wyrastają w tym, czują to, a jednocześnie w szkole bałkuje się już od piątej klasy tą demokrację bezpośrednią i tłumaczy się, jak to funkcjonuje, bo to jest właściwie, nie jest skomplikowane, niemniej jednak są pewne niuanse, których się trzeba nauczyć. Chociaż co to jest inicjatywa, co to jest weto, ile podpisów trzeba zebrać w gminie, ile podpisów trzeba zebrać w kantonie i tak dalej, i tak dalej. To jest z jednej strony to jest ta praktyka w domu, a z drugiej strony to jest ta edukacja w szkole już od piątej klasy bardzo, bardzo intensywna, muszę powiedzieć. A w szkole to jest tylko teoria, czy również praktyka? Na przykład dzieciaki głosują, czy jest dzisiaj kartkówka z matematyki? Ale bo to też od tego ducha chodzi, prawda? Bo ja często z żoną rozmawiam, żona jest psychologiem, socjologiem i mówi, to nie ma szans, to nie przejdzie, bo jak patrzeć socjologicznie, to my podobno w grupie to tak 10% pcha się do władzy, pozabija się o tą władzę, a reszta jest zadowolona, niech decydują inni, nie? Jak zrobią źle, no to będzie na kogo narzekać, ale przynajmniej myśmy tej złej decyzji nie podjęli. No to jest też, jak w tym duchu nie wyrastać, nie? To jest kluczem. Właśnie o to chodzi. Właśnie ten fenomenem referendum jest właśnie to, że nie ma decyzji ani złych, ani dobrych. One są obiektywne, ale one nie są w stanie zadowolić wszystkich. To jest niemożliwe. Zawsze będzie przegrana mniejszość i wygrana większość. I dlatego ważne są inne aspekty demokracji bezpośredniej, wysoko rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, kultura polityczna i tak dalej, aby ta większość wzięła pod uwagę tą przegraną mniejszość. To jest istotne. To jest bardzo istotne. Dlatego ta broszura, czy ona się ukaże w szkole, czy się nie ukaże, no to jest wielki znak zapytania. Niemniej jednak ja tutaj napisałem na wstępie mały rozdział, który nazywa się Zamiast wstępu. I to jest wszystko banalne. Te parę zdań pokazuje, jak ta demokracja bezpośrednia jest banalna. Jeśli państwo pozwolicie, to ja przeczytam to teraz. Proszę, prosimy. W klasie toczyły się od tygodni gorące dyskusje nad celem następnej wycieczki. Uczniowie zaproponowali kilka wariantów miejsc docelowych.
Nauczyciel określił jedynie realistyczny program ramowy wycieczki. Chodziło o dostosowanie go do możliwości finansowych, wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej oraz umiejętności. Nauczyciel i uczniowie prowadzili konsultacje, dyskutowali, rozważając rozmaite argumenty. Następnie zebrane zostały konkretne propozycje celu wycieczki. Tu była potrzebna inicjatywa ze strony uczniów. Wreszcie na sam koniec klasa zagłosowała w ramach referendum. W ten sposób podjęta została wiążąca, czyli ostateczna decyzja. Każdy uczeń mógł, jeśli tylko chciał, zagłosować, stawiając na otrzymanej kartce do głosowania krzyżyk przy celu wycieczki, który mu najbardziej odpowiadał. Nie miało przy tym znaczenia, ilu uczniów wstrzymało się od głosu, bowiem brak udziału w głosowaniu uważano za bierne poparcie dla podjętej decyzji. I tu mamy całą demokrację bezpośrednio. Ja chciałbym zapytać już tylko, panie profesorze, czy ten dokument, o którym pan wspominał, czy on jest dostępny na stronie lub bezpośrednio? Tak, i właśnie na wszystkich kuratoriach. I te problemy jest to, że on jeszcze nie został wydrukowany i miejmy nadzieję, że zostanie wydrukowany w ciągu najbliższych 2 tygodni. Jest w formacie PDF na pewno, więc każdemu się z Państwa powinien otworzyć. Tak. Ale wydrukowany nie jest. W sensie jeszcze nie. Ja przedstawię, że ostatnio miałem możliwość oglądania wyborów lokalnych w Hadze dokładnie, w Holandii. Były to lokalne wybory na prezesa, przedstawiciela wodociągów. Odbywało się to za pomocą referendum. I jak to z punktu mechanicznego wyglądało? Każdy z obywateli, którzy byli zameldowani w Hadze, dostawali drogą pocztową listę kandydatów i do tego kartę. Bo to się odbywało streamingowo przez internet. Przedstawiłem to koledze z PiS-u, właśnie on mówił, że jak, to każdy może być? Ja mówię, nie każdy, każda osoba, która spełniała dane wymogi, mogła startować na stanowisko prezesów wodociągów, co ostatnio było dosyć głośno, pan Jaki kontra pani Maśla i takie różne rzeczy. Kwestia wyglądała tak, że po prostu głosowało się w danym dniu na danego kandydata, dostawało się kartę z kodem jednorazowym i przy danym skreśleniu wpisywało się swój kod. I tak to wyglądało bezpośrednie głosowanie właśnie w Holandii i w Hadze. No cóż, to ja bym jeszcze chciał też skierować pytanie do pana profesora i do pani doktor dotyczące tego, jak państwo sądzicie, co się takiego może w Polsce wydarzyć, żeby w końcu ta poważna debata nad zmianami ustrojowymi się rozpoczęła. Między innymi też nad zmianą konstytucji, o której pan wspominał, mówił pan o jej słabościach licznych. Bo to jest takie, mam wrażenie, kolejna z tych możliwości zabetonowanych tak naprawdę dla Polaków. Ja bym chciał tylko państwu przypomnieć, że aby zmienić konstytucję, jeżeli byłaby jakaś partia, która wygrywa wybory, to potrzebowałaby mieć 307 mandatów. To jest praktycznie nie do zrealizowania. Jakie są tutaj państwa refleksje na ten temat? Mi się wydaje, że takie propozycje zmian konstytucji już padały, tak? Ale najczęściej wtedy była to partia opozycyjna, koalicja opozycyjna. Czyli wtedy, kiedy nie miał to partia władzy, wtedy chętnie proponowały demokrację bezpośrednio, zmiany konstytucji i tak dalej. W momencie, kiedy strony się odwracały, to niestety już chęci zabrakło. Chociażby 10 lat temu, tak? Była w 2013 roku taka propozycja i co więcej... Tak, PiS, obojętnie, której partii było, czy to była koalicja PO-PSL, czy PiS, jakby żadna z tych partii nie wykazała się na tyle entuzjazmem, żeby coś zmienić, tak na poważnie, tak, bo mówić możemy sobie tutaj dzisiaj, czy w mediach, gdziekolwiek, ale żeby coś zacząć robić, tak, to raczej tych chęci nie było, a nawet była propozycja wprowadzenia takiego instrumentu, żeby to obywatele, którzy zbiorą 1 000 000 podpisów, również mogli zainicjować tak proces zmiany konstytucji. No oczywiście z propozycji nic nie wyszło. Natomiast co by się musiało zmienić, tak? Wydaje mi się, że właśnie świadomość, tak? Czyli każde kolejne pokolenie, świadomość nasza, bo nawet jeżeli my wiemy, tak, że mamy narzędzia, jesteśmy świadomi,
to jeszcze jest potrzebne zaangażowanie, tak? Bo to nie jest wcale takie proste, żeby o tym mówić, żeby coś zrobić, żeby pójść, żeby swój czas poświęcić, robić coś bezinteresownie dla dobra, tak de facto nas wszystkich, tak? No bo jeżeli my sami o sobie nie zadecydujemy, zrobi to ktoś za nas, to jak mamy gwarancję, że te decyzje będą słuszne, tak? Lepsze, bardziej mi się przysłużą, tak? Czy mojej rodzinie, mojej społeczności lokalnej. Jakby problem tej demokracji bezpośredniej jest na każdym szczeblu, tak? Na szczeblu lokalnym. Zobaczcie, Państwo, są referenda lokalne, tak? Badałam takie referenda w liczbie ponad 400, a w latach 2020 później weszła pandemia i komisarze zawieszali, tak? No, okazuje się, że spośród tych wszystkich referendów 84% w ogóle jest nieważne, brakuje frekwencji, tak? Mówimy o referendach w sprawie odwołania organów władzy, czyli albo burmistrza, prezydenta, miasta, wójta, rady. Większość z nich jest inicjowana przez mieszkańców, tak? W większości gmin jest to raz przez te 20 lat, ale są takie gminy, które dwukrotnie, trzykrotnie próbowały, tak, coś zmienić. Co jest ciekawe, jeżeli już faktycznie udało się zebrać poparcie, no to tylko jedno referendum było niewiążące, czyli nie udało się odwołać organu, a w wszystkich pozostałych sytuacjach udało się, tak? Więc to też świadczy o determinacji, więc mamy szczebel lokalny, tak? I mieszkańców, którzy coś próbują zmienić, różne sytuacje się zdarzają. Mamy coś takiego jak konsultacje społeczne. Państwo tutaj lokalnie zapewne też uczestniczycie, tak? W różnych takich konsultacjach. Czy była głośna sprawa z powiększeniem Opola? Pewnie Państwo też pamiętacie sprzed 5 lat, tak już naprawdę. Mamy też taką instytucję jak petycje, tak? Petycje też można do Sejmu składać. W ubiegłej kadencji było to ponad 600, tak? Czyli już od uruchomienia takiego narzędzia jednak sporo obywateli się tym zainteresowało. Więc jakby narzędzia posiadamy, tylko problem jest trochę paradoks prawa, tak? Czyli to prawo, które nam je daje, automatycznie też się blokuje, tak? No bo co z tego, że my możemy i my to robimy, tak? Czy inicjatywa obywatelska, o której też właśnie pisałam, czy były również propozycje referendum z inicjatywy obywateli, przecież nawet po 1 milion, nieraz po 2 miliony podpisów obywatele zebrali, nie odbyło się, tak? To referendum, więc narzędzia są, chęci obywateli też są, tylko w momencie, kiedy jest to rzadko, jest nas nie aż tak dużo, nie jest to na tyle często, żeby nas dostrzeżono i potraktowano poważnie, a wynika to też z charakteru fakultatywnego, tak? Czyli to wszystko jest dobrowolne, czyli ta władza, czy to lokalnie, czy ogólnokrajowo, może, ale nie musi. I przez to, że nie musi, no to jednak większość tych naszych inicjatyw przez to upada, tak? Ale im więcej tych osób będzie, myślę, że to jest kwestia też czasu właśnie od edukacji przez praktykę, bo jeżeli my zaprzestaniemy tych prób, no to tym bardziej, tak, zostanie to zlekceważone. No bo po co? Już obywatele się nie upominają, nie składają, to znaczy, że problemu nie ma. Ja podaję zawsze taki jaskrawy bardzo przykład, Święta Trzech Króli, tak? Był projekt obywatelski, inicjatywy, żeby to święto przywrócić. I ta władza, która ten projekt odrzuciła już w pierwszym czytaniu, 2 lata później taki sam projekt uchwaliła, tak? I mamy to święto do dzisiaj. Więc to nie chodziło o kwestie finansowe, czy jakieś tam, wiecie Państwo, naprawdę takich, nie wiem, kodeks wyborczy, karny, jakichś takich górnolotnych, tak? Propozycji obywateli. Chodziło po prostu o sam fakt, tak? Że obywatelski niestety nie. I ta sama władza w tej samej kadencji jednak taką ustawę przyjęła. I takich przykładów można mnożyć, tak? Na różnych szczeblach. Więc narzędzia są. Część ustaw jest niezgodna też jakby z konstytucją, co też nie powinno mieć miejsca. Dużo przepisów prawa jest produkowanych było do tej pory, tak? Gdyby Państwo chcieli tak na bieżąco sprawdzać sobie stronę sejmową, jakie prawo się dziś zmieniło, już nie mówię o tym, żeby ze zrozumieniem, tak, przeczytać, bo to też jest nie lada wyzwanie, no to jednak myślę, że tak około 2-3 godzin dziennie każdy z nas by potrzebował, tak, bo mniej więcej takie obliczenia poczyniono. W związku z czym, jak my, zwykli obywatele, mamy się odnaleźć w tym szumie, w tym bałaganie informacyjnym, już nie mówię o tym, że jest ustawa, później jest szybko poprawiana, mamy błędy w pośpiechu, tak, więc gdyby na przykład te narzędzia funkcjonowały w naszym państwie, typu obywatelska inicjatywa ustawodawcza, to nie jest tak, że możemy złożyć każdy projekt, tak? Też musimy podać skutki finansowe, prawne, zgodność i tak dalej, więc gdyby
tych przepisów było mniej, to może by się wszyscy bardziej nad tym zastanowili i doprecyzowali, dłużej procedowali i żeby tych błędów było mniej, bo i takich nie unikniemy, prawda? Już nie mówię właśnie o kwestii prawnych i edukacji społeczeństwa, więc produkowanie ustaw też nam nie służy, żeby się w tym odnaleźć, a to nas przecież dotyczy. My później temu podlegamy, mamy obowiązki, tak? To nie są tylko nasze prawa, to są również nasze obowiązki i no niestety sankcje, jeżeli nie przestrzegamy tych obowiązków, czy to podatkowych, czy to prawo drogowe, tak się często też zmienia, kierowcy nie nadążają nieraz, więc jakby kategorii jest bardzo wiele, w których należy coś zmienić, poprawić, więc mówi się też, nie wiem, czy pan profesor się spotkał z takim stwierdzeniem, że demokracja bezpośrednia pokazuje tam, gdzie społeczeństwo coś uwiera, tak? I to jest chyba, myślę, takie najlepsze podsumowanie. Jeśli można spytać, bo pani powiedziała a propos tych lokalnych, to tam jest takie coś niefakultatywne, proszę przynajmniej 10% podpisów. Tak, tak. Myśmy tu zgłosili na PKW, że tam są fejkowi ludzie po prostu wpisani, podwyższają ten limit, żeby PKW to zweryfikowała i podali ile z prawdziwych mieszkańców, ile jest prawdziwe 10%, to odmówili po prostu. Odmówili zwyczajnie współpracy, że ich to nic nie obchodzi i wyrzucili te nasze podpisy po prostu. Ja mam takie pytanie, państwo tutaj jeździcie tak po różnych rejonach od Polski. Ja mam pytanie, bo na dobrą sprawę każdy, skąd zakończymy ten panel dyskusyjny, każdy pójdzie w swoją stronę, temat jakby zniknął, tak? Każdy, co tam w duszy komu gra, tak po prostu pójdzie dalej w swoim życiu. Dla przykładu powiem, że Platforma ma 4 koła w samym Opolu, pismo podobnie. Różne stowarzyszenia są, które przynależą do tego. Ja mam pytanie, dlaczego nie powstają koła stowarzyszenia demokracji bezpośredniej w regionalne po prostu. Dlaczego się nie skupiają, nie skupia się ludzi, którzy mają takie same poglądy, takie same... U nas jest, u nas jest. No pan Młodzież Wszechpolską akurat z tego co widzę. A nie, koszulka jest z czasu... Ja zaraz odpowiem panu. I powiem panu, że brakuje właśnie... Brakuje tych właśnie stowarzyszeń, gdzie ludzie by mogli po prostu się spotykać, dyskutować i przekładać się na praktykę. Bo ja rozumiem to, co państwo robię, robicie, przepraszam, i to bardzo cenię, waszą inicjatywę wiedzę, ale proszę przekazać panu Kukizowi, bo głównym inicjatorem on jest, że sam internet i sam Facebook, Twitter to jest naprawdę bardzo mało, bo na przykład jak obserwuję na przykład Tuska, to ma codziennie 5 tysięcy komentarzy, u pana Kukiza nieraz jest ich 20, nieraz 100, 200. To świadczy po prostu o tym, że zasięg po prostu jego po prostu informacji społecznych, regionalnych jest bardzo znikomy. Ale to też jest zawalanie, ja pamiętam jak pan Kukiz jeszcze na tym nie może. Ale chwileczkę, ja odpowiem. Może dalej tak pan to pytanie. Ja zrozumiałem pytanie, nie musi pan opisywać dokładnie. Ja tylko jeszcze ustosunkuję się do tego, co pan pytał. Zgadzam się zupełnie z panią doktor i mogę się tylko pod tym podpisać. Chciałem tylko uzupełnić może taką ciekawostką, że już w konstytucji majowej z 1791 roku było zapisane, że właściwie co 25 lat należy zmienić konstytucję. A ta konstytucja, którą my obecnie mamy, no to ona już ma ponad ćwierć wieku. No, ale to jest tylko taka ciekawostka. Poza tym co jest ciekawe i symptomatyczne w Polsce, że w tej kampanii przedreferendalnej żadna poważna, wielka partia polityczna nie wspominała o debacie konstytucyjnej. Były deklaracje, były obietnice, ale nie było mowy o debacie konstytucyjnej. I to jest właściwie symptomatyczne. Stąd wniosek, że ta debata, ta dyskusja, tak jak pani doktor tutaj wspomniała, ona musi rzeczywiście wyjść od dołu, od nas, od obywateli. Innej możliwości nie ma. Żmudna praca krok po kroku, ale trzeba po prostu tym rządzącym pokazywać, że jednak jest konieczna zmiana prawa, bo jakby nie było, to konstytucja to jest ustawa ponad ustawami, to jest biblia polityczna i społeczna. Dla nas, dla polskiego narodu, dla polskich obywateli, a tymczasem stała się mało znaczącym tekstem. I tutaj trzeba to sobie uświadamiać, ale niestety również rządzącym uświadamiać. To jest jedna sprawa. Teraz wracam do pana pytania.
To nie jest tak, że my nic nie robimy. Absolutnie. Ja nie mówię, że nie robimy. W każdym razie to zmieniam odpowiedź. Chciałem powiedzieć, co my robimy, co chcemy robić. Jako instytut my istniejemy dopiero parę miesięcy, niemniej jednak zainteresowanie jest spore. Ten mój przyjazd na te 5 dni do Polski to był pierwszy dopiero. Ta broszura powstała, ona miejmy nadzieję będzie docierać do szkół. Niemniej jednak my nie mówimy czego nie można zrobić albo co się nie da zrobić, tylko szukamy ludzi, szukamy kontaktów. I tutaj chciałem przedstawić bardzo, bardzo ciekawy projekt, który lansowany jest przez Stowarzyszenie Vitalis. Pan Jerzy Olenderek zgłosił się dobrowolnie, który prowadzi to Stowarzyszenie Vitalis i on chce przeprowadzić dużą, dużą akcję propagandową właśnie na temat demokracji bezpośredniej. Przede wszystkim, tu odpowiadam na pana pytania, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Czy mógłbyś parę słów powiedzieć na ten temat? Dziękuję bardzo. Panie profesorze, może najkrócej w ten sposób, żeby pogodzić wodę z ogniem. Proszę państwa, demokracja jest ponad podziałami. Ani ta, ani inna partia nie ma legitymacji, ani można powiedzieć tytułu własności. Natomiast w momencie, kiedy stowarzyszenie nasze zobaczyło, że powstała inicjatywa pod tytułem Instytut Demokracji Bezpośredniej, ucieszyliśmy się, bo znajomość mamy z panem profesorem Sięgaty co najmniej 5 lat i próbowaliśmy upowszechniać tą wiedzę po to, żeby ona była zachęcająca i przyjazna. I dopiero po tych 5 latach okazało się, że Instytut dzięki pióru pana profesora wydał broszurę, jeśli mogę cię poprosić o tą broszurę, która to broszura jest dedykowana uczniom szkół ponadpodstawowych. Dzisiaj jest niedosyt, że dzisiaj nie możemy państwu rozdać tej broszury. Wczoraj ostatnie tam egzemplarze rozdaliśmy, bo no z różnych powodów tutaj nie chcę narzekać, ale ważne jest, że to się ukazało. I teraz odpowiadając na państwa pytania i wątpliwości. Jest pewien proces edukacyjno-wychowawczy, który musi trwać w czasie, więc jeśli Instytut Demokracji trwa raptem kilka miesięcy, to trzeba zauważyć, że dzięki panu Kukizowi, który wyrwał te pieniądze z gardła rządzącym, powstała inicjatywa i to już można powiedzieć jest proces nieodwracalny, bo można powiedzieć, że ta broszura, to ABC czy elementarz demokracji bezpośredniej dedykowany młodzieży jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Zmieni się władza na inną, później wróci stara władza, natomiast prawda jest taka, że jeśli w gronie takich państwa jak dzisiaj się spotykamy i tych z poprzednich spotkań, których było kilka w ciągu ostatnich dni, znajdą się chętni, żeby współpracować, bo pojawiają się nauczyciele zaangażowani, pojawiają się inni społecznicy. Chodzi o to, żeby jeśli młodzież dotrze do tej broszury w stanie fizycznym, bo ja nie wierzę, że cyfrowa wersja kogoś zachęci, żeby drukował sobie 40 stron i tak dalej. Natomiast ta broszura w wersji papierowej, no to będzie tym elementarzem, że uczeń przyjdzie do domu, zachęci siostrę, brata, ojca, matkę, babcię i tak dalej. I zacznie się proces no, takiego fermentowania, można powiedzieć, zachęcania do działania, bo my możemy tam czepiać się, że co na górze powinni zrobić. Nie. Czego nie zrobimy z sobą, wokół siebie, to na górze ci nigdy nie będą chcieli robić. I inicjatywa naszego stowarzyszenia zmierza w jedną stronę, żeby na bazie tej broszury spotykać się w szkołach, czyli mamy, można powiedzieć, legitymację kuratora dolnośląskiego, żeby zachęcać nie tylko do odłożenia na półce w bibliotece szkolnej broszury, ale żeby na tej bazie spotykać się, tak jak dzisiaj spotykamy się w wąskim gronie, z uczniami, z nauczycielami, a przy okazji tych technologii cyfrowych, żeby można było pana profesora raz na 2 tygodnie zaprosić i na ekranie, żeby pokazał i powiedział to, co dzisiaj do państwa mówi, ale jednocześnie, żeby to było w kilku szkołach widziane i wtedy pan profesor odpowie na pytania online w czasie rzeczywistym, a raz na miesiąc, czy tam w innym terminie, byle nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, pan profesor przyjedzie i spośród tych, którzy chcą się spotykać, ale w gronie nie 20 kilku, tylko 200 albo w większym gronie w dużych halach sportowych, zrobić spotkanie, gdzie ci młodzi ludzie i ci inni sympatycy demokracji no będą przekazywać ten płomień, można ten kaganek oświaty i to jest proces, który w czasie na pewno będzie trwał. Chcielibyśmy do końca roku szkolnego, można powiedzieć w dziesiątkach szkół na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, bo wczoraj w czasie spotkania w Brzegu
dostaliśmy propozycję, żeby spotkać się też z kuratorem opolskim, który podobno też lobuje w tą stronę. Jesteśmy spokojni, że to się uda. Tylko w tej chwili docejmy to, że z tych 4 czy iluś tam milionów, choćby tylko ta broszura była wartością dodaną, to warto było. Czyli zawsze niedosyt jest wielki, ale potrzeba ludzi zaangażowanych, którzy się przyłączą do inicjatywy. I ta inicjatywa będzie opisana na stronach pana profesora na Facebooku, żeby ci wszyscy, którzy chcą się przyłączyć i współpracować, no mogli nie tylko, można powiedzieć, czytać broszurę, ale przekonywać, gdyby dzisiaj była ta broszura każdemu z państwa przeznaczona, do rąk własnych, podarowana, to już ileś osób więcej byłoby zapoznało się z broszurą. Natomiast pytań się będzie mnożyło całe mnóstwo. Bierzemy jako stowarzyszenie na siebie ten ciężar przyjemnej odpowiedzialności, żeby nie sprzeczać się, jakie jest prawo, wiadomo, zachęcać do tego. Czyli nie pluć na siebie, nie złorzeczyć jedni drugim, tylko zachęcać, chodźcie z nami. No i siłą rzeczy, jeśli będzie, można powiedzieć, młodzież dorastała, to kolejne roczniki będą, niezależnie od tego, kto będzie rządził krajem, no już mądrzejszy o tą świadomość. Bo najpierw informacja, później z tej informacji wiedza i z tej wiedzy powstaje świadomość i ta świadomość powie, że wyobraźnia jutra jest ważniejsza od jakiejkolwiek wyobraźni. Żeby młodzi uwierzyli, że to od nich zależy w dużym stopniu, a my możemy być doradcami, tak jak są doradcy wojskowi, którzy uczą jak zabijać, to my będziemy takimi doradcami, jak nie zabijać, tylko pomnażać dobro. Mniej więcej tyle, a szczegóły tego będą opisane i pan profesor będzie, że tak powiem, przekazywał nam kontakty po to, żeby było nas coraz więcej. Także cieszmy się, że co prawda nie jest tego tyle, co byśmy chcieli, ale jest broszura i to jest coś, co nie zniknie. Zmieni się władza, to będzie żyło swoim życiem, nawet gdyby to zniknęło w postaci cyfrowej, to już drukujemy, dodrukowujemy, to się na pewno ukaże. Natomiast no, z różnych powodów przykro nam jest, że nie możemy dzisiaj państwu tego rozdać, ale to jest tylko kwestia czasu. Myślę, że zaspokoimy ciekawość. No i przede wszystkim idea nie umrze i to, co państwo mówią, że mogłoby, będzie lepiej, o ile my sami zaczniemy zmieniać tą rzeczywistość, zaczynając od siebie. To tylko tyle tytułem. Tematem dzisiejszego spotkania było narzędzie referendum na szczeblu ogólnokrajowym. I mi się wydaje, że ten temat wyczerpaliśmy dostatecznie. Ja z mojej strony państwu bardzo dziękuję za uwagę i chciałem zapytać się pani doktor, czy pani jeszcze ma coś do dodania? Ja może dwa słowa. Dziękuję państwu serdecznie za przybycie. Większość państwa jednak jest starsza ode mnie. Niemniej jednak mam nadzieję, że jakieś takie świeże spojrzenie też udało się wnieść. Przykre jest to, że jakby wracamy do naszych nawyków, rozmawiamy o osobach, których tu nie ma, zamiast o tym, o czym nas interesuje, prawda? Więc mam nadzieję, że jednak uda się państwu zawiązać jakieś stowarzyszenie. Zresztą państwo też wiecie, że mam tutaj społecznik Kroku, tak? Czyli wybieramy osoby wolontariusza, który najbardziej działa co rok w Opolu od wielu lat. Mamy też Nie Zapominajkę Opolską, czyli właśnie dedykowane fundacjom, stowarzyszeniom, które lokalnie tutaj działają. Także Opole ma jakieś podwaliny właśnie takie wolontariackie, więc myślę, że z czasem to się uda, tak? Dlatego z jednej strony dziękuję państwu za państwa zaangażowanie, a z drugiej zachęcam, żeby na tym nie poprzestać i żebyśmy jeszcze się kiedyś spotkali właśnie w tej tematyce. Bardzo dziękuję. Ja jestem z kolei też przekonany, szanowni państwo, że gdyby co najmniej większość naszego społeczeństwa miała takie zaangażowanie, takie przemyślenia jak państwo, to ogólnie znajdowalibyśmy się dzisiaj w zupełnie innym miejscu też jako kraj. I jako państwo, bardzo państwu w takim razie dziękuję za przybycie. No i panu profesorowi, również pani doktor. O to właśnie chodziło, żeby taka żywa dyskusja tutaj zaistniała. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję.